Karty polskie czy karty angielskie? Niemieckie. Kochasz mnie, dlatego mi wysyłasz serduszka. Przyznaj się, że ty też mnie, tak? Hiko, pod prysznicem o tobie myślę. Wir können diese Pokecast in Deutsch machen. O, oh, ja, natürlich, wunderbar. Wo ist dein Lieblings-Pokémon? Chikorita. Endivie? In Deutsch? Endivie, ja. Myślę, że ty więcej ważysz, bo ja jestem chudzina straszna. O nie. Kończymy ten podcast. Na razie! Dzień dobry, witam wszystkich, tu Hikomikos w kolejnym podcaście z Pokemonami. Moim waszym gościem dzisiaj jest Dominik TCG. Siemanko, Dominik. Cześć, Hikomikos, witam wszystkich. Dominiku, jesteś bardziej kolekcjonerem czy graczem? Zdecydowanie bardziej graczem. Wszystko praktycznie, co zbieram, zbieram po to, żeby mieć karty w talii. Chociaż tam coś tam, jak chyba każdy gracz, też lubię sobie pozbierać jakieś karty. Mhm. Bo w ogóle spotkaliśmy się na ogólnopolskim turnieju Pokémon i to był bodajże, z tego co pamiętam, ostatni taki turniej przez sytuację na świecie. Wszystkie turnieje Pokémon Play zostały po prostu wstrzymane. Niedługo otwiera się Australia. Słyszałeś o tym, że tam mają powrócić turnieje? Tak, słyszałem. Australia i chyba Nowa Zelandia. W sumie to już wyobrażam sobie, widzę jak ci gracze z Europy, tacy jak Juraj, i lecą do Australii po to, żeby grać w karty. Wszystko jest możliwe. A powiedz mi, przygotowywałeś się na Mistrzostwa Świata 2020, które niestety się nie odbyły? Tak, znaczy byłem bardzo napalony na to, żeby pojechać do Londynu, polecieć bardziej i grać. Zbierałem punkty mocno. To był mój taki pierwszy sezon na poważnie, że chciałem uzbierać punkty na Worldsy. No i w połowie drogi miałem ponad połowę punktów, także wszystko wskazywało na to, że idzie dobrze, ale no. No niestety. Powiem ci, że ja też się bardzo napaliłem na te Mistrzostwa Świata, bo był Londyn ogłoszony. Wszystko w nawiązaniu do serii gier Pokémon Sword and Shield, gdzie właśnie region Galar bazowany jest na Wielkiej Brytanii. No i niestety moje marzenia legły w gruzach o pojawieniu się na Mistrzostwach Świata, nawet jako ten widz, czy po prostu kolekcjoner, żeby się tam powymieniać, wyłapać kogoś i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, to może jest okazja teraz, że dali ci czas spokojnie na przygotowanie się i będziesz jechał na 2022 jako gracz. Kurczę, no powiem ci, że tak. I no nie wiem jeszcze co zrobię w tym temacie, no bo obecnie, jakie sety są? Tam końcówka chyba Sun and Moon jeszcze można w deku obecnie mieć i Sword and Shield, wszystkie dodatki. Zgadza się. Powiedz mi coś w takim razie na temat obecnej mety. Czym grać? Co w ogóle jest spotykane, jeśli chodzi o karty Pokémon? Meta za chwilę troszeczkę się zmieni, gdyż wychodzi nowy dodatek Battle Styles. I on może odrobinkę namieszać, bo tam są Urshifu, jest nowa mechanika, która wydaje się potencjalnie dobra, ale na tą chwilę, jakbym powiedział, miał odpowiedzieć na to, co ci poleci do grania? O, tak, może po polsku powiem. Poleciłbym ci talie oparte na taktimach albo na VMAXach. Zdecydowanie to jest najmocniejsza mechanika obecnie. Wyróżnia się szczególnie Senti Scorch VMAX. O, tak, zapiekanka. Widziałem, to jest ta ognista. Kurczę, mam ją jedną w mojej talii. Online zwłaszcza gram. To jest jedna karta, mam tu właśnie Senti Scorcha V i Senti Scorcha VMAX. I tam mam jeszcze, to chyba właśnie wtedy pomogłeś mi zbudować te talie, jak pamiętam. Victini ognisty i właśnie Reshiram i Charizard Tag Team między innymi. No i fajnie się to komponuje z tymi ognistymi kartami. No i nie wiem, właśnie widziałem ten nowy unboxing w styl walk, tak, Battle Styles. Dokładnie. Kurde, no ciekawie się zapowiada. Czekam sam na premierę. No niestety z powodu Brexitu moje karty nie dotrą do mnie. Już rozmawiałem tutaj z LootQuestem, nie mogą mi oni ich wysłać niestety za granicę, bo kurczę, te obostrzenia są takie straszne. Po pierwsze, oni by musieli zapłacić cło i VAT i się zarejestrować w jakimś europejskim kodzie, czegoś tam. I ja bym musiał zapłacić cło i VAT przy odbiorze tej paczki, więc kurczę, to jest masakra jakaś. Dużo tego zamówiłeś? To znaczy zamówiłem 5 sztuk, bo chciałem po prostu trafić wszystkie 4 promki.
No, a przy 5 sztukach to jest taka duża szansa, wysokie prawdopodobieństwo, że mogłoby mi się coś udać. W ogóle No. widziałem dzisiaj chyba ofertę na grupie Pokémon sprzedam, kupię, zamienię. Sprzedam pre-release boxy znowu, 200 zł sztuka. No kurde, to jest masakra. Jak ludzie kupują po 100 zł, a za chwilę sprzedają za 200 te boxy. Tragedia. Zgadza się, ale na szczęście myślę, że z tym dodatkiem, Battle Styles nie będzie tak samo jak z Champions, Root, Hidden Fates? Nie, Champions Fates. Champions Path. My, Champions Path. Nie, teraz ostatni ten dodatek, jak się nazywał? Shining Fates, Shining Fates. Boże, Wszystko. Jesus, jak mi się te dodatki mylą A już. to dlatego, że oni kombinują, słuchaj, było tak, Champions Path, było Hidden Fates, a teraz zrobili Shining Fates. A Tak, jeszcze tak. wcześniej było Shining Legends. To jest w ogóle, kończą im się nazwy i teraz jak wszystkie te dodatki wymieszasz, jeszcze ja pamiętam jak te Shiny V-Star, Shiny V-Box, to się chyba po japońsku nazywa ta seria, a po angielsku właśnie mamy Shining Fates. Mamy jeszcze dwa boksy Shiny V-Star po japońsku. Tam czekają na mnie na opening. Kurde, chciałbym tego Charizarda trafić po japońsku, albo bo po angielsku już powiem ci, że spoiler alert, kupiłem od kolekcjonera z Krakowa. A, rozumiem. No ja ci powiem, tak mi się te nazwy nawet pomyliły, że jak robiłem filmik właśnie z openingu Shining Fates, to filmik, który zmontowałem, nazwałem Shining Fates. W pierwszej wersji, jak wrzuciłem na YouTube'a, nazwałem Shining Legends. I jak go i jak sobie gdzieś go wrzuciłem na Facebooka, to też Shining Legends otwieram. Nie, Także to spoko. clickbait mocno. W ogóle te Shining Legends jak podrożały. Ja powiem ci, że kiedyś kupiłem właśnie w sklepie Ludquest za 200 zł tego boxa, co tam jest Shiny Lugia. I jeszcze jakiś chyba Shiny Pokémon tam jest. To teraz ten box kosztuje chyba 600 zł, czy ileś. Od razu, od ręki. No, a to wszystko przez to, że tak mało ich wyprodukowali. To raz, a dwa, że ludzie wykupili wszystko. I nie było w ogóle do druku tego chyba Shining Legends tamtego, z tego co kojarzę. Nie wiem. Chyba nie. Chociaż on przez chwilę też zalegał, ten dodatek, bo tam też nie było aż tyle dobrych grywalnych kart, a wtedy też ludzie się nie rzucali tak na kolekcjonerkę. Nie wiem. Kojarzę, że był jeszcze w lokalnym sklepie. Pamiętam, że długo już nie było dodatku. Długo już nie wychodził dodatek Shining Legends, a jeszcze w sklepie leżał. Nie, to nieźle, powiem ci. Ja jedynie co z tych starszych dodatków to było Hidden Fates, wtedy co był ogólnopolski turniej Pokémon 2018 w Rybniku, z tego co To pamiętam. był 19 rybnik. 19, tak? To co wtedy Freeze był tak samo i brał udział. Tak. Pamiętam właśnie, że wtedy przyjechałem jako właśnie patronat medialny, tam zrobiłem trochę zdjęć z tego wydarzenia. I tak patrzę, co? Karol? Co on tu robi? Tromba? What the? Za chwilę mi biegnie ten wujek Łuki, ktoś tam jeszcze. Wie, co jest grane? Czy coś mnie ominęło? On faktycznie tam przez te jego filmy na YouTubie przemijało się, że tam kupili jakieś kolekcje kart, coś takiego i tak dalej. Ja ostatnio z nim gadałem na temat boostera, bo widziałeś ten opening Logana Paula, czy nie? Tylko taki jakiś skrócik. To powiem ci, że w skrócie Karol wydał 38 tysięcy dolarów na boostera z base setu. O, i otworzył, bo Karola nie widziałem, nic. Bo to Logan Paul otwierał tego boostera jego i trafił Aha, nie, okej, i dobra, już trafił wiem. nie holo item findera rare i jest takie 100 tysięcy złotych gdzieś w plecy, kurde, masakra. Bywa. No ale chociaż tyle, że trafił tego Bulbasaura, tylko że First Edition Shadowless, bo No. to był właśnie cały pierwszy box z pierwszej edycji Shadowless. Tak to wyglądało. No ale te basety to już są zamierzchłe czasy. Base sety to jest masakra. Ja ostatnio kupiłem jeden booster, bo mówię, kurczę, przed tym openingiem Logana Paula, jak byłem w Warszawie, to mówię, muszę coś zrobić i miałem tak. Miałem ostatnie pieniądze odłożone na koncie. Miałem kupić to albo tamto. I w końcu zobaczyłem ofertę. I zamiast wydać to na inne rzeczy, które mi były wtedy potrzebne, to ja wydałem te pieniądze na po prostu tego boostera. A właśnie, i otworzyłeś go, czy sprzedałeś, czy co z nim zrobiłeś? Znaczy, on miał taką plombę z hologramem i numerkiem. To tylko tę plombę zerwałem.
i żeby tak był w stanie surowym, że tak powiem, i położyłem go sobie w kolekcji, bo pozostałe moje boostery tak samo były w tej surowej formie. I on po prostu leży i będzie jeszcze długo leżał. Może go obramuję w taką ramkę, powieszę na ścianie na przykład. Pomyślę nad tym. Na razie nie mam w ogóle zamiaru otwierać tych kart, bo kurczę, już wystarczającą ilość w życiu chyba otworzyłem tych boosterów i no kurczę, otworzyć boostera za 3000 i nic powiedzmy z niego nie trafić, to by trochę bolało. No, trochę smutek. Ale ja widzę, że ty w duszy jesteś bardziej kolekcjonerem niż graczem. Tak opowiadasz właśnie o tym base secie, o tych starych kartach, takim widać zapał w tym. A tu trzeba grać, panie Hikomikosie. Oj, powiem ci, że powiedzieć ci moją historię z European Challenge Cup, z Mistrzostw Europy. Dawaj. Pojechałem na Mistrzostwa Europy, chyba nawet byłem 2 czy 3 razy, już nie pamiętam. W trakcie turnieju, jedna walka, druga, jakoś tak mi nie szło najlepiej. Miałem chyba remisy, przegraną, wygraną. I w połowie rund były takie stoliki obok, typowo dla kolekcjonerów. Ja sobie tam poszedłem. I mówię, dobra, pomiędzy jedną rundą a drugą, tu się tradujemy, tu deal robimy. Dobra, mówię, dobra, idę znowu walczyć. Poszedłem walczyć, wracam z powrotem na ten turniej, mówię, dobra, potem jeszcze przyszedł jakiś jeden kolekcjoner, drugi, trzeci. Rozpoczynają się rundy. A ja tak, ach, dobra, nie idę grać. Trudno się mówi, idę się tu wymieniać. I się wymieniałem, kurczę, ja byłem pod wrażeniem skali, na jaką po prostu tam kolekcjonerzy się pojawiali, bo na przykład był jeden gościu. Nie wiem skąd on przyjechał, czy to była Anglia, czy Ameryka, już nie pamiętam na ten moment. To gościu miał taką walizkę na kółkach, miał tam chyba cztery segregatory takie gigantyczne z kartami na wymianę, plus jeszcze miał taki cały segregator i on otwiera, tam zero kart, same listy kart, które ma i których szuka. I tylko przewijał, o tu nie mam reversa z tej serii, odkupię go od ciebie. Wszystkie karty, które mu brakowało do kolekcji, starał się zdobyć właśnie podczas tego turnieju. Ja mówię, kurde, ale to fajnie zorganizowane, że miał wszystkie listy, wszystko tak jakoś dobrze poukładane. Do tej pory ja się męczyłem z uporaniem mojej kolekcji, bo kurczę, zawsze miałem tak, że miałem albo jeden album, gdzie trzymałem holo, albo gdzie miałem jakieś fajne promki, ale dopiero ostatnio, jakoś właśnie rok czy 2 lata temu, postanowiłem, że to wszystko muszę doprowadzić do ładu. I to I była udało się w końcu? katorga to była. Jakie miałem chyba 50 tysięcy kart luzem w szufladach, tak po prostu były poukładane te karty według setów i to nie do końca według setów, bo czasami jak je przenosiłem, to one mi się albo wymieszały, albo jak miałem taki stos bulku z jakiegoś setu, to on mi się przewrócił i wymieszał z innymi kartami, to już w ogóle był totalny chaos, ale tutaj już chyba właśnie drugi czy trzeci raz jak jestem w Polsce układam te karty, udało mi się, powiem ci wstępnie, wszystko ułożyć. Zostało mi tylko kilka setów z serii EX-owych. To był chyba 2007, 8, 9. Te sety są tak po prostu wszystkie wrzucone do szuflady. Jedna szuflada mi została, tak powiem. Ale te nowsze, z tymi nowszymi to była w ogóle masakra, bo jak je układaliśmy, to ja wziąłem do pomocy tutaj znajomych. Pozdrowienia dla Piotrka i Kasi za pomoc i w ogóle tyle czasu poświęconego. Dominik, czemu żeś nie przyjechał do mnie wtedy? Bo mnie bolał brzuch. Nie no, wybaczam, spoko. Żartuję, oczywiście. Nie, bo kurczę, było tego dużo. Ja się samemu po prostu bym zamęczył. I tyle, ile dni to było układane, bo powiem ci, że najpierw było sortowanie na sety, potem na te numerki, potem do albumu. I zdarzyły się nawet takie błędy, powiem ci, podczas tego sortowania, że jedna seria była na przykład 2 razy do albumu wsadzona. W sensie nie do albumu, tylko do tych stron takich. I były tak, patrzę, o, Vivid Voltage, a to? O kurde, Vivid Voltage. Dobrze, że nie było tak, że na przykład jakieś wszystkie, tylko potem to było łatwo jakoś tam jedne w drugie wsadzić, bo dużo, dużo tego było, ale no doszło do dobrego ułożenia. I zacząłem robić tak, że na przykład widziałem,
znajomych. Moja znajoma pracuje w Pokémon Company. Dostała się jako jakaś tam ta specjalistka do spraw kolekcjonerskich karcianek Pokémon Ale czad. i Community. Ja się z nią kiedyś wymieniałem kartami, to był 2012 rok czy coś, i ona mi dała wtedy Charizardy i X ze setów Flash Fire, z tego co pamiętam, a ja jej dawałem polskie karty Diament i Perła, tam Torterra, poziom X i tak dalej, i tak dalej. Ja jej pomogłem uzupełnić polskie karty, ona mi pomogła uzupełnić te XY-owe nowe, bo akurat była tak, że jedna z moich widzów, ona oglądała mój kanał i mówię: dobra, jak masz ligę, to zapytaj się innych, czy by nie chcieli się ze mną pozamieniać. Jakiś tam jeszcze znajomy Jem się ze mną zamienił i właśnie ta koleżanka Beka i jeszcze jedna osoba się wymieniła ze mną i to była taka duża paczka, pamiętam wtedy jeden z większych openingów, jeśli chodzi o te karty. Dobra, powiedz mi, Dominiku, twój ulubiony set Pokémon Trading Card Game Online. Albo, nie wiem, zwykły set, który zbierasz, albo do którego masz największy sentyment. O kurczę, to jest trudne pytanie. Jaki jest mój ulubiony set? Ja wiem, u mnie są tylko trudne pytania. A, rozumiem. Wiesz co, bardzo dobrze wspominam set Team Up. Team Up, Tam czyli były. właśnie ta współpraca Pokémonów na kartach, tak? Tak, tam były bardzo fajne Jirachi, w prelisie był ten Charizard z Team Upu. Dużo, dużo dobrych rzeczy tam było. Takie mam wrażenie, że to był taki. Naprawdę solidny, fajny set i do grania, i do zbierania. Do tej pory, jak nawet rozmawiam z innymi graczami, to dużo osób szuka jakiejś karty, bo na przykład są tam dwie karty i to jest fajne. Fajne, że to było takie połączenie dwóch Pokémonów, ich silnych stron na przykład. Śmieszny był też ten Psyduck i Slowpoke. Tak. Ditch and Splash miał atak. No, pamiętam, dla mema nawet składałem z tym deck. Ale Serio? nie działało zupełnie. Nie, nie pykło. Nie. No nic, czasem się zdarza, ale to kurde, wychodzą takie śmieszne, takie tak zwane fandeki dla beki, że tak powiem. A, to się zgadza. No, pamiętam kiedyś ktoś tym nawet grał na jakichś większych turniejach, chyba, nie wiem, gdzieś w Kolonii. Zdaje się, ktoś tym próbował zagrać i tak miał 0-3 ale i tak się dobrze bawił. Ja pamiętam, że dla beki, ale to już było nie karciane turnieje, tylko gry wideo. Na przykład miałem w teamie Pokemona, który znał eksplozję. A drugie to był Togepi z metronomem, co losowy atak używa w trakcie walki. Okej. Ale to już było tak typowo dla Becky i w ogóle. I raz się śmiałem, że chyba było 30 graczy, a ja się do top 8 tym teamem dostałem. Wiesz, co ci powiem? Słabo łapię żarty z głównych serii Pokémon, bo ja nigdy w to nie grałem. No to Nie. metronom to jest to, że używa jakiegoś losowego ataku, a to jest śmieszne, że na przykład Togepi nagle atakuje cię Hyper Beamem, czy coś takiego. Albo nie wiem, bo to metronom to Aha. jest jeden losowy ogólnie ze wszystkich ataków, jakie A. są wszystkie po prostu. Właśnie to jest, to było w tym najbardziej Ojej. śmiesznego. RNG deck. Dokładnie, RNG. Mam kilka szybkich strzałów dla ciebie przygotowanych też. Nie, Jesteś dawaj, gotowy? dawaj, ale bardzo szybko muszę odpowiadać, tak? No, fajnie by było, gdybyś szybko odpowiadał. Nie Okej. mam 10 szybkich strzałów, ale jest prawie 10, można powiedzieć. Dobra? Dobra. Jesteś gotów? No, dawaj. Sword and Shield czy Sun and Moon? Sun and Moon. Karty polskie czy karty angielskie? Niemieckie. Angielskie, przepraszam, jeszcze raz. Ale Nie, nie! dobrze, dobrze. Ja tak przewrotnie odpowiedziałem, a Co? widziałeś, jest. Myślałem, że nie usłyszałeś pytania i Nie, kurczę. Serio? nie, nie, nie. Niemieckie? Niemieckie, niemieckie, serio niemieckie. Wiesz, jak jest Seismitoad EX po niemiecku? Nie. Branavards. Wiem, bo A. grałem nim i kurczę, Quacking Punch. Cały czas Quacking Punch XY to było wtedy mistrzostwa Niemiec Berlin Arena Cup. Ja obejrzałem całe Sunny Moon i XYZ po niemiecku. Co? Was? Sprechst du Deutsch? Ja, natürlich, kein Problem. Wir können diese Podcast in Deutsch machen. Oh, ja, natürlich, wunderbar. Okay, meine nächste Frage ist, wo ist dein Lieblings-Pokémon? Chikorita. Chikorita, das ist... Leafeon aus Deutsch, ich finde.
Oh, was ist Chicorita? Ist es Endivie in Deutsch? Endivie, ja, Endivie. Ich hab's vergessen. Dobra, słuchaj, No, bo przejdźmy kurczę, na Polskę. nasi słuchacze nas tutaj zaraz wyłączą, bo kurczę, byśmy tutaj mogli rozmawiać po niemiecku, ale nie będziemy rozmawiać po niemiecku. Wróćmy do naszych szybkich strzałów. Były karty polskie czy karty angielskie, odpowiedziałeś niemieckie i tak zmieniliśmy temat. Dobra, to teraz wino na full art czy Violetta full art? Violetta, zdecydowanie. Pokazać? Mogę? dobra, Mogę? pokaż. To jest spoiler! To jest spoiler, moi drodzy. Violetta full art. Ja nie mogę, kurczę, gratki, Violetta full art. Skąd Dziękuję. masz takie boostery świetne z tej serii, Violetta? A, to zobaczycie u mnie na kanale. Tu będzie opening. Dobrze. Wtedy się przyznam, tak? Na Dobrze. razie. Dobra, buzia zda kłódkę, nie możesz nic powiedzieć. Dobra, boostery czy team decki? Team Deki. Turnieje pre-release czy turnieje League Challenge? Pre-release. Boss Order Rainbow czy Uncommon? Rainbow. Turnieje w Polsce czy za granicą? Łódzkie kapy tylko i wyłącznie. Tylko promujesz polskie turnieje w Łodzi, tak? Tak, Łódź jest cudowna pod względem turniejów. Ja również Łódź lubię, ponieważ jest to bardzo piękne miasto. Byłem kilka razy w Łodzi i wtedy na ogólnopolskim turnieju Pokémon też byłem. Jak przyleciałem do Polski, wtedy pamiętam, że też Yudi wpadł, Yudi Make Fun. Robiliśmy openingi Booster Boxa, z tego co dobrze kojarzę. I wtedy była masa ludzi, pamiętam. Przyszło też sporo nowych graczy, jak i sporo takich po prostu osób, które chciały zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I na przykład powymieniać się kartami. Tam nawet pamiętam, że miałem swoje stoisko na górze, można było się potradować ze mną i też osoby inne tam sprzedawały karty swoje. Także. O, ale fajnie. A ja ci powiem ciekawostkę, taką moją, a propos mojego YouTube'a i tego, jak do kogo pisałem i no to jest taka ogólnie ciekawostka, ale opowiem, bo to jest zabawne. Dobra. Bo ty jesteś dużo większym YouTuberem niż ja i razem nagraliśmy filmy. Wiadomo, ja się trochę na tobie wybiłem, trochę Ja nie. jestem dużo większy. Ile masz wzrostu? Ja? 1,75 m. No to chyba ja mam gdzieś mniej więcej tyle samo. No to nie wiem, dlaczego No większy. dobra, no to jesteśmy podobni, ale myślę, że ty więcej ważysz, bo ja jestem chudzina straszna. O nie. Kończymy ten podcast. Na razie! O Nie, nie. to komplement jest, to komplement jest. Ja chciałbym przytyć. Ale wracając do wątku, napisałem, powiem ci, maile do Judiego, do Huntera, do Kushiego. Z pytaniem, czy chcieliby nagrać coś, co zapromowałoby karty Pokémon w Polsce, jeśli chodzi o stronę grania w te karty, nie tylko kolekcjonowania, bo mnie najbardziej interesuje temat grania. Kushi nie odpisał, smutek. A Hunter i Yudi nie chcieli. Aha. Także zostałeś mi tylko ty, Hiko. Zostałem tylko ja. Jeśli chodzi o granie, mówisz? Tak, muszę cię nauczyć grać. Ale ja umiem. To znaczy, dobra, może tego nie widać po streamach, kiedy robię 10 rzeczy na raz. Gram w Pokémon Go na jednym ekranie. Próbuję nawiązać kontakt z publicznością na czacie. Odpowiadam na donaty. I jeszcze gram, skupiam się na ekranie gry i robię strasznie dużo misplay, że tak powiem. Misplay się mówi? Misplay, tak, ale No. nie, powiem ci, ja miałem na myśli bardziej to, żeby nauczyć się grać, w sensie, żeby dobrze cię wprowadzić w te nowe karty, bo wiem, że kiedyś tam grałeś, a teraz tych nowych kart nie znasz bardzo, coś czego się gra i No tutaj powiem ci ci, wszystko że wytłumaczę, co je, co. niekoniecznie, kurczę, tych nowych w ogóle nie znam, bo przy Sun and Moon odpuściłem totalnie. Jedynie na czym się pojawiałem, to kilka razy były turnieje pre-release'owe, bo to było takie fajne wprowadzenie do nowej serii kart po prostu. W każdym turnieju pre-release dostajesz świeżą paczkę 10, nie 10, tam jest paczka czterech kart, czterech boosterów, talia 60 kart, a jeszcze po turnieju dostajesz dodatkowe boostery. Także to Znaczy jest spoko. nie, tam jest talia 23 kart A! i składasz talię z 40 kart, 40 kart, znaczy. tak. To są inne takie turnieje właśnie, dlatego że gdybyśmy mieli otworzyć te boostery i stworzyć 60-karcianą talię, to by ta gra długo trwała, nie trafilibyśmy tych kart, dlatego oni tak skrócili, zmniejszyli po prostu ilość kart w dekach. Ale to jest dobra decyzja, bo dzięki temu te gierki są takie sprawne i te talie są też takie. No fajnie się to gra, te prelisty są super, naprawdę polecam wszystkim, którzy chcieliby kiedyś zacząć grać w karty,
a nie wiedzą od czego zacząć, na jaki turniej pójść, boją się, że dostaną lanie od starych wyjadaczy. Pójdźcie na prerelisa i bawcie się super. Pamiętam, że mój pierwszy prerelis w życiu, chciałem iść na XY, ale mi nie pykło coś, chyba urlopu nie dostałem w pracy. A drugie, to pamiętam, że do Czech pojechaliśmy z ekipą z Krakowa, jakoś tak. Nie pamiętam, kto tam wtedy był, Jojo, Kicek, Vexegon, nie pamiętam, kurczę, reszty osób za bardzo, ale kurczę, spotkaliśmy Czechów, ja wtedy, to był taki turniej, jak wychodziło XY Flash Fire, to było przesądzone, jeśli trafisz Charizarda, wygrywasz, a drugie, jeśli trafisz Pyroara, który ma tą abilitkę, która blokuje wszystkie ataki. Nie pamiętam, czy wszystkie, ale większość. I kurczę, no tam wygrała oczywiście osoba z tym Pyroarem. To nie było nic skomplikowanego, jeśli chodzi o to. No i wtedy tak już się bardziej wkręciłem w te turnieje, bo wtedy mi się to tak spodobało, że nie tylko, że fajny wyjazd, fajnie spędzony czas, to jeszcze poznałem nowe osoby z zagranicy, powymienialiśmy się kartami, zdobyłem nowe kontakty. I no, sama frajda, powiem ci, jeśli chodzi o karty Pokémon. No dokładnie, powiem ci, teraz tych wyjazdów brakuje mi najbardziej. No mi tak samo, kurczę, no tęsknię, a wtedy tak się napaliłem na ten 2020 Londyn, Mistrzostwo Świata, mówię, pojadę, spotkam, kurczę, powiedzmy Ando z Australii, Leonarda z Stanów Zjednoczonych, no nie wiem, kogo tam jeszcze chciałem spotkać. Na pewno Prime Time Pokémon, jeśli by się pojawił, to też bym chciał się z nim zobaczyć. Wszystkich takich znanych youtuberów z zagranicy, którzy po prostu zainspirowali mnie do stworzenia kanału Hikomikos. Bo ja się wzorowałem głównie na początku na amerykańskim YouTubie, jeśli chodzi o openingi kart Pokémon. I pierwszym youtuberem, którego oglądałem, to był właśnie Primetime Pokémon. Fajnie, fajnie. No ja też powiem ci, tych Wordsów żałuję bardzo, ale też już nawet nie Wordsy, już pojedźmy sobie na takiego kapa do Łodzi, tak, będzie gdziekolwiek, fajnie. Żeby tylko Tak, dało się. dokładnie. Jeszcze to OTP troszeczkę zapełniło pustkę w moim sercu wtedy we wrześniu, ale tak, to już ja się pół roku minęło. Cieszę, że organizatorzy nie odwołali tego wydarzenia, mimo że ono tam nie było oficjalnie zarejestrowane jako takie wydarzenie na taką skalę, to wszystkie wymogi bezpieczeństwa były przestrzegane zgodnie z tutaj zaleceniami. I bardzo fajnie, że do tego doszło i cieszy mnie to, że pomimo tak trudnej sytuacji udało się to ogarnąć. I tutaj podziękowanie dla sklepu, który organizował. Kto to organizował? Jakie to było miasto? Bo zapomniałem. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała, tak. Ja mam jednego Pokemona z Bielsko-Białej złapanego wtedy. Bielsko-Biała. Dlatego go zostawiłem w Pokemon Go, bo ma 10 CP. To było 13 września. To jest Ledyba, 10 CP. O, taka, milutko. Taka pamiątka. Nazywa się Bielsko-Biała, bo złapałem go właśnie wtedy podczas tego turnieju. Nice. To przecież to strefa organizowała. Strefa, a no tak. I także jak ktoś szuka kart, to w Bielsko-Białej tam może znaleźć. A jak nie ma ktoś dostępu do Bielsko-Białej, to może gdzie znaleźć? Na Ludquestie. Ludquest, sklepik online internetowy. Dobra. To tak, mamy turnieje, mamy ligę Pokémon Trading Card Game Online. Jak byś zachęcił graczy, którzy nie potrafią w ogóle grać w karty, do spróbowania i zagrania właśnie w Pokémon Trading Card Game Online, żeby się nauczyć? Jak bym zachęcił? Zachęciłbym bardzo prosto, gdyż na online są dostępne najpiękniejsze deki, które stworzyła ludzka ręka, czyli Team Deki. I na online są dostępne bardzo łatwo. Wystarczy 500 coinsów, a to się praktycznie dostaje na start. Kupujemy sobie takiego Charizarda Team Deck. Nic, tylko czerpać przyjemność. Ten deck jest bardzo łatwy w obsłudze. Sam się prowadzi, uczy nas grać. Bardzo dobrze uczy nas grać. Uczy nas kart naszych. Obserwujemy, co robi przeciwnik. I w ten sposób wchodzimy sobie w grę. Zdobywamy coinsy, zdobywamy etykiety, zdobywamy boostery. No i naturalnie kolej rzeczy, dalej już mamy coraz więcej kart, możemy kombinować nad własnymi taliami. Jeśli ktoś lubi karcianki, to myślę, że karty Pokémon są jedną z tych karcianek, które mają bardzo niski próg wejścia. W porównaniu do, nie wiem, do takiego Yugiego, myślę, to jest zdecydowanie łatwiej.
Bo jeśli chodzi o karty Pokémon, to ogólnie system całej walki jest bardzo prosty. Jakby to tak w skrócie opowiedzieć osobom, które nie mają pojęcia o kartach, jest podstawowy Pokémon. Do niego dokładamy kartę energii i po użyciu. Jeśli ten Pokémon ma wystarczającą ilość energii, może użyć ataku za konkretne punkty obrażeń. Tak, nawet ja jestem przygotowany, mogę pokazać na przykład takiego Zacjana. I Zacian on ma atak za 3 energię. Także wystarczy, że dokładamy do niego taką energię. V. Metalową. I tak, bo on wymaga metalowych energii konkretnie. I sobie po prostu nim atakujemy. Tak, a reszta to już jest po prostu kwestia indywidualna, bo tak, potrzebujemy Pokémonów w talii energii, a trenery są dodatkiem, który jest bardzo istotny, bo trenerzy potrafią namieszać. Tak, nawet powiem ci, trenerzy i karty itemków, przedmiotów Oj, zajmują tak. największą część talii. Tak Tak. naprawdę nie jest najwięcej Pokemonów, nie jest najwięcej energii, tylko właśnie tych kart, które coś mieszają. Tak, na przykład, a użyję Boss Ordera, żeby zamienić aktywnego Pokemona z twoim Pokemonem na ławce. To jest mój rozkaz, bossa. Dokładnie. Kurczę. No i tak jest, no ale tak jak mówię, na początku można wejść na spokojnie tymi team deckami, poznać dobrze karty. To jest, wydaje mi się, karcianka łatwo wejść, a hard to master. Tak, bo ciężko jest w ogóle na jakiś taki. Znaczy, no nie jest ciężko w sumie wejść na jakiś wyższy poziom karcianki, oprócz tego, że musisz dobrze znać swoją talię, mieć dobrze przygotowany team deck, który po prostu sprosta aktualnym dekom w mecie. No, trzeba mniej więcej znać tą metę. Jak już chce się grać na turniejach, takich większych, albo po prostu do Łodzi na kapy przyjechać, to trzeba wiedzieć już, czym ludzie mogą grać i w jaki sposób sobie możesz tych przeciwników pokonać. Tak, bo jak. Chyba że przychodzisz grać tylko, żeby się pobawić, to wtedy nie musisz i baw się dobrze. No tak, zabawa jest też najważniejsza, no ale jak już ktoś chce właśnie na ten większy poziom, żeby zdobywać punkty, brać udział w turniejach, lidze i tak dalej, dostać się potem gdzieś na jakieś zaproszenia, czy na mistrzostwa krajowe, no to już ten wyższy poziom jest wymagany. Dużo, dużo poradników jest na YouTubie, jak stworzyć takie talie tematyczne. Wielu twórców też omawia takie rzeczy. Ale żeby sprawdzić na przykład jaka jest meta, wystarczy zagrać w Pokémon Trading Card Game Online. Tam po prostu spotykasz się z tymi taliami, którymi ktoś po prostu walczy przeciwko tobie. I to jest fajne, że można sobie tak posprawdzać i mniej więcej oszacować, czym ludzie grają. Tak, to prawda. Po części powiem ci nawet tak, zanim się zaczęła pandemia, jak ludzie grali praktycznie tylko i wyłącznie w świecie rzeczywistym, to na online testowali głównie. Tam nie było turniejów na online. The Pokémon Company nie interesowało się praktycznie tą grą. To było, jak był turniej, to chyba był raz na rok i to jeszcze jakieś takie słabe wydarzenie, pamiętam, wtedy było. O, Nie to ci pamiętam. powiem nawet, to musiało być tak słabe, że ja nawet nie słyszałem o tym. A teraz się troszeczkę bardziej zainteresowali, już są organizowane turnieje, na przykład ten turniej między sklepami, który jest, każdy sklep wystawia reprezentację i między sklepami będziemy walczyć. Aha. Ja reprezentuję mój wrocławski sklep, udało mi się dostać. O, fajnie. I to jest fajne, takie inicjatywy mi się podobają. Nie zastępują grania w prawdziwym życiu, ale są fajne. No. W każdym razie, nawet jest jeszcze, powiem ci, prostszy sposób, żeby poznać metę. Wystarczy wejść na stronę Play Limitless i tam są wyniki wszystkich ostatnich turniejów. I I można można to sobie. sprawdzić, kto grał jaką talią tematyczną. Dokładnie. I to nawet jest dobre do tego, że okej, mam, powiedzmy, jestem sobie graczem, kupiłem sobie jakiś deck. I tak, otworzyłem parę boosterów i wiem, że mam dwa Zacjany. Chciałbym złożyć deck na Zacjanie, ale nie bardzo wiem jak. Wchodzę, o, patrzę, Dominik Malicki grał ostatnio deckiem z Zacjanami. Sprawdź To listę. wezmę, sprawdź listę i skopiuj dokładnie karta po karcie. Potem oczywiście, na początku pograj sobie czyjąś listą. Zobacz, jaki ten ktoś miał pomysł na talię, ale potem zmieniaj, co ci pasuje, nie? Tak naprawdę wszystkie ruchy dozwolone. I tak, ja pamiętam właśnie, że pierwsze
talie, jakie w ogóle miałem okazję ogrywać, to była seria jakaś bodajże Black and White. I pamiętam, to był chyba Krakon 2012. Nie do końca jestem pewny. I tam był organizowany turniej Pokémon. I znajomy mi przygotował: Damian, chcesz wygrać turniej? Zrób sobie talię z tego. Mówię, dobra, zrobiłem sobie. I wtedy to była sytuacja, że Double Colorless Energy na Mewtwo EX i to był atak za 20 razy krotność energii dołączonych do Pokemona tego aktywnego i chyba przeciwnika. Tak, do przeciwnika też. I po prostu to zamiatało. Nie pamiętam reszty Pokemonów w tej talii. I tak gram ten turniej. Jedna runda, druga, trzecia, dziewiąta, dziesiąta. Mówię, dobra, jestem zmęczony, chce mi się coś do łazienki pójść. Kiedy będą półfinały? A nagle od przeciwnika słyszę: my teraz gramy o pierwsze miejsce. A ja mówię, co? I wszyscy byli w szoku tak samo, że na przykład ja jako kolekcjoner, który zaczyna przygodę z kartami, no, drugie miejsce gram z graczem w ogóle jednym z najlepszych w Polsce wtedy. No i mówię, what? I właśnie wtedy się zajarałem tymi turniejami karcianymi. Właśnie potem do tych prelisów do Czech pojechaliśmy, do turnieju do Niemiec na właśnie Arena Cup. I wtedy spotkaliśmy Włochów, którzy nas zaprosili do siebie do Mediolanu na turniej Supernova Blast 3. Tego też nie zapomnę, bo kurczę, jarałem się bardzo tym wyjazdem do Włoch. Fajnie spędzony czas, tak samo. Peter mnie zamknął na balkonie. Ja się tak dałem w to wrobić, a wyjdź tam na ten balkon. Cyk, zamknięty. Tego nie. Tak, to słyszałem tę historię masę razy, powiem ci. Tak, ale tego nie widać na filmie, ale ja tam na serio z 10 minut siedziałem na tym balkonie. Już próbowałem, mówię, zeskoczę, no za wysoko było tam, kurde, no. No, A jeszcze to niedobry Peter i Ino. Nie, no fajnie było i kurczę, jeszcze kiedyś się trzeba wybrać, jak ta sytuacja na świecie się skończy, na takie zagraniczne turnieje, bo ja lubię poznawać nowych ludzi, wymieniać się kartami, zdobywać właśnie takie smaczki, bo wtedy podczas takich wyjazdów zdobyłem dużo kart serii Diament i Perła, takich, których szukałem, na przykład po włosku, po francusku, po niemiecku i bardzo dużo kolekcjonerów spotkałem, którzy mieli wtedy na przykład Gold Star, czy na przykład karty typu Shining. Ja pamiętam, jakim wtedy zazdrościłem tych kart, bo u nas w Polsce ich tak nie było. Były te pierwsze u nas, głównie popularne base sety, Jungle Fossil i tak dalej. Ale potem, jak już wychodziło Neo i te późniejsze dodatki, to już było gorzej z dystrybucją w Polsce. Nie wiem, kto się wtedy tym zajmował. Te pierwsze sety to jeszcze Hasbro, Poland i potem to już wszystko tak ucichło, że tak powiem. No i nie mieliśmy dostępu do tych kart niestety i dlatego tak ciężko jest je dostać u nas w kraju. Masz jakieś takie secret rary w swojej kolekcji albo jakieś inne rzadkie karty? A, sprytne zmienienie tematu, sprytnie przeszedłeś na nowe. No powiem ci, coś tam mam. Lubię zbierać Charizardy, lubię Pikachu, Zresztą widać, także za tobą jest jeden Pikachu. tak, mój niemiecki Pikachu. Dlaczego niemiecki? Z Niemiec masz go Bo kupionego? tak, kupiłem sobie w Berlinie. O, fajnie. Nawet sobie kupiłem, pamiętam, bo to jest najfajniejszy, pierwszy turniej, pierwszy wyjazd, na jaki pojechałem, to był do Berlina na Mistrzostwa Europy, na Internacjonale. I pamiętam, wtedy pojechałem z dziewczyną na cały tydzień, A, to żeby takie sobie jeszcze po... łączone, że wakacje i jeszcze Tak, turniej. dokładnie. Było mega super. Kupiłem sobie właśnie tego Pikachu. Kupiłem sobie mangę Pokémon po niemiecku na pamiątkę. Świetne sprawy. No i właśnie tak. Tam też kupiłem sobie parę kart, takich typowo kolekcjonerskich. Udało mi się nabyć nawet niemieckiego Mega Charizarda, Mega Gluraka. Mogę ci pokazać. Chętnie zobaczę, powiem ci. A to jest wersja normalna, czy jakaś oversized? To jest, nie, normalna, Mega Glurak EX. O, wiesz, że mam identycznego, tylko że w wersji oversized? O, widzisz. Właśnie wtedy na tym turnieju Berlin Arena Cup udało mi się go zdobyć. I w ogóle wtedy był przypał, bo ja zawsze na takie wyjazdy byłem kompletnie nieprzygotowany, jeśli chodzi pod względem finansowym. Mówię, a tutaj będę miał tyle, tutaj tyle. Jak, nie zapomnę, jak pojechałem na Mistrzostwa Europy do Holandii. I to w ogóle było tak śmiesznie, bo wymyśliłem sobie, że pojadę przed wylotem, bo miałem wakacje zaplanowane do Egiptu. I
Mówię, a, jeden dzień, zdążę wrócić, przecież nic się nie stanie. I dobra, nieważne, wrócę do tego, że byłem niezorganizowany finansowo. Mówię, a, tu mi wystarczy 10 euro kieszonkowego na jedzenie, 10 euro na transport i 10 euro na karty Pokémon. Co się okazało, pierwsze po przyjeździe, wsiadamy w jakiś pociąg czy coś, 20 euro za pociąg, hura! Dwie trzecie finansów wydane. I jakoś tam doszło do tego, że na szczęście mi się udało spotkać Niemców, którzy tam byli skłonni zapłacić grube ilości euro za moje tutaj Charizardy angielskie, które potem wysyłali do PSA-ki, jak się okazało, bo miałem idealny stan tych Charizardów. Teraz trochę mnie tak boli, jak patrzę na te ceny tych kart w stanie idealnym po gradingu. No ale cóż, wtedy mi była kasa potrzebna. A druga rzecz, jeśli chodzi o takie wyjazdy, to właśnie nie przewidziałem jednej rzeczy, jak właśnie wracaliśmy z tej Holandii. Mieliśmy straszne opóźnienia samolotu. Coś się zepsuło z jednym silnikiem przed wylotem i chyba czekaliśmy 3 godziny na lotnisku. Plus słyszeliśmy plotki, że możemy nie polecieć w ogóle i dopiero na następny dzień. A ja miałem wrócić tego samego dnia, bo na następny dzień miałem lot do Hurgady, do tego Egiptu. I mówię, kurde, ale przypał, stracę wakacje. Przez jakąś głupotę, bo samolot nie poleci. Okazało się, że jakiś mechanik przyjechał, rozkręcił coś, przykręcił i zakleił taśmą srebrną. Normalnie tak jak w tych, kurczę, jakichś wiralowych filmikach internetowych, że tam część silnika przyklejona taśmą i się odklei i no, masakra. W ogóle ludzie byli oburzeni. Kupon na 5 euro dostaliśmy na poczęstunek. Wystarczyło nam na albo kawę, albo na rogalika. No Takie były nice. ceny piękne. I ja pamiętam, że wydałem ten kupon zamiast na jedzenie. To kupiłem sobie magazyn za 5 euro Pokémon. Tam były trzy gazetki po holendersku. 100% zafiksowany. Nie, nie tam, żeby przeżyć, przetrwać w obcym państwie. Nie, trzeba sobie kupić Pokémony kolejne. No oczywiście. Bardzo mądrze. Ojejku, i pamiętam, że wtedy Bonku ze mną leciał chyba i jakoś tak ja wtedy nagrywałem ten unboxing w samolocie, ale jakoś w końcu nigdy tego nie opublikowałem. Nie pamiętam dlaczego. Czy dlatego, a chyba dlatego, że był taki szum straszny w samolocie i kurczę. Ale to były fajne magazyny, powiem ci. Mam do tej pory przypinki z tego i taki wisiorek ze starterami z regionu Kalos. Było warto. Było warto. Co z tego, że byłem głodny? Oj, Kiko, Kiko. Tak. Takie historie. Takie historie. Podsumowując, taką boomerską myśl mam. No. No szkoda, że tych wyjazdów nie ma. Kiedyś to były wyjazdy, teraz to nie ma Kiedyś to były wyjazdów. wyjazdy. A takie właśnie twoje najwspanialsze wspomnienie związane z Pokémonami, że kiedyś to było. Bo ja na przykład pamiętam, że w chipsach się macało te tazosy, żeby dostać kapsla i że jak trafisz Asha, to w ogóle pokonuje wszystko, jesteś najlepszy. Twoje najlepsze wspomnienie związane z Pokémonami to? O kurczę, dużo tego było. Właśnie ja też zaczynałem od anime, też zbierałem te tazosy i wszystko przerabiałem. Kurczę, najlepsze wspomnienie. Najlepsze wspomnienie to jest finał łódzkiego kapa, grany gdzieś koło 12, pierwszej w nocy z Karolem Grzymałą. Pozdrawiam Karola z Ja też Ludquesta. pozdrawiam. W McDonaldzie, bo Co? musieli zamknąć sklep. Także graliśmy finał kapa. To był mój pierwszy finał kapa w życiu i jedyny chyba jak do tej pory. Grałem Weezingiem, on grał Blacephalonem, on był nieprzytomny praktycznie, bo grał wcześniej dwugodzinny mecz z Peterem. No było super. Potem podzieliliśmy się tym boksem z wygranych, no bo on tam dostał chyba 24 boostery, a 12. I od razu zrobiliśmy opening tego wszystkiego. Tak, No od razu było super. najfajniej. Tak. I było mega super. Pamiętam, że to był chyba najfajniejszy dzień Pokemonowy w moim życiu. Bardzo dobrze go wspominam. To ja pamiętam, że wtedy, jak właśnie byłem na tym turnieju w Niemczech, to kurczę, Hiko był źle zorganizowany, bo poszliśmy najpierw do. Czyli nic nowego, Nic tak? nowego, nic nowego, słuchaj. Tym razem byłem dobrze przygotowany, miałem kasę i w ogóle wszystko. Dobra.
Idziemy rano na zakupy. Poszliśmy na zakupy. Co Hiko kupił? Nic. Kupiłem sobie tylko chyba wodę, czy coś takiego i jakiegoś batona. Nie, nic sobie nie kupiłem. Wodę tylko miałem. Mówię, a, jest dopiero 6 rano, to jeszcze tyle czasu mamy. Poszliśmy na tę 10. Znaczy byliśmy chyba o 8 czy o 9 pod tym turnieju. Było zamknięte jeszcze. Nie dało się wejść. Organizatorzy tam tylko byli, się kręcili. Dopiero 2 godziny później nam otworzyli. Jak już się powoli kolejka zrobiła. No i dostaliśmy się tam. Wszystko się zaczęło właśnie od tej 10. Ja nie spodziewałem się, że to będzie tyle trwało, bo jak wtedy pojechałem na prelis turniej, to było króciutkie. A to były mistrzostwa Niemiec, krajowe. Tam było z 200 graczy prawie. Wywiady, ten organizator cały, Amigo Spiele i tak dalej, kamery, jeszcze tam organizatorzy, profesorzy. Nie spodziewałem się, że ten turniej będzie trwał do aż tak późna. W końcu była chyba 9 czy 10 wieczorem. My jeszcze zostaliśmy na sam koniec, gdzie jakieś turnieje widzisz i tam siedziały. Organizatorzy jakoś tam chodzili, jakieś tam jabłko dostaliśmy za pomoc przy przenoszeniu chyba stolików czy coś takiego. Ja zjadłem to jabłko, jako w ogóle pierwszą rzecz, jaką zjadłem wtedy, bo kurczę, nic sobie nie Ej. kupiłem do jedzenia, a nie wychodziłem przez cały absolutnie turniej. Co było potem, to kurczę, nie wiem czy mogę. Nie no, chyba mogę takie rzeczy. Byliśmy w Niemczech, poszliśmy na tradycyjne niemieckie trunki, żeby zdegustować. I kurczę, Sznapsy. ja nie wiem co to było, ale kurczę, ja na czczo wypiłem ten napój i kurczę, było kolorowo. Obudziłem się 4 dni później w Nie, Czechosłowacji. nie. Ale pamiętam, że kurczę, to by było ciekawe. Pamiętam, że wtedy żeśmy sobie siedzieli na jakimś stoliku w parku i do Petera podszedł jakiś taki grajek uliczny z harmonijką. Peter był tak zmęczony, schował się pod koc. Nagle ten grajek go obudził. Pamiętam, jego mina była wtedy bezcenna. Widziałem ten filmik jeszcze. Ktoś go ostatnio wrzucał. No kurczę, powiem ci, że to chyba ja go wrzuciłem chyba niechcący, bo miałem taką sytuację z filmami na kanale, że część była niepubliczna, potem publiczna, część była na prywatna, potem jakaś drama była i wszystkie wyłączyłem filmy, a potem mówię, pierdziele, to jest mój kanał i wszystkie dałem publiczne, nawet takie niektóre, których nie powinienem dodawać, tylko że już nie miałem tego możliwości sprawdzenia, bo tam wszystkie 3000 naraz filmów kliknąłem naraz, żeby to wszystko zostało wrzucone. No i tam, no, może jedna osoba mnie prosiła, żebym tylko jeden filmik skasował, ale to była tylko jedna taka sytuacja. A to niezbyt duży przypał w sumie. Nie było jakoś takich większych, jeśli chodzi o mój kanał. Raz pamiętam, że przypał miałem, jak kurier do mnie zadzwonił. I co się stało? Dzień dobry, pan Damian Price? Tak. Ja mam dla pana paczkę. Tylko, że pan wrzucił film z moim wizerunkiem i się w pracy ze mnie śmieją. No mówię, co? Bo była taka sytuacja, że zamawiałem paczkę, jakieś tam zabawki. I ten film z zabawkami Pokémon stał się bardzo popularny. To był 2011 rok. I ten film nagle miał tak z kosmosu, inne filmy moje miały 200-300 wyświetleń, a ten miał chyba 20 tysięcy wyświetleń. Bo tam były zabawki Pokémon. Ja mówię, o, dzisiaj czekam na przesyłkę, będzie to ważna przesyłka, kurier przyniesie mi 3 paczki. Wyglądam przez okno, tak z balkonu. O, kurier niesie 3 paczki, widzę, że się męczy, pewnie ciężkie. I tyle było, nic nie było więcej widać. Nie było widać żadnej rejestracji, nie było widać nic, tylko było widać tego kuriera i jego sylwetkę ewentualnie. I potem jak on odbiera, to tylko było, że tu podpisuje i tylko te paczki, jak ja wnoszę, było widać. I on powiedział, że oni, że on powiedział, że jego rozpoznali po głosie, jak on tam powiedział do widzenia, czy coś takiego, i że się z niego śmieją. Mówi, ja nie mogę, do czego to doszło? No i ja mówię, dobra, skasuję. Następny dzień skasowałem, on mi wydał tę paczkę. Mówię, kurde, nie wyda mi paczki. Nieźle mieć Oh, Jesus. przypał z kurierem. Nie polecam, nie polecam. Ale dobra historia. No, ja się z tego Podoba mi się. śmieję, kurczę, do tej pory. Nie, no pewnie ten kurier też ma po latach z tego bekę już. No pewnie tak. A co jest śmieszne, że ja chyba w zeszłym roku go widziałem tak niechcący, bo to jest z takiej innej firmy, co już w ogóle nie zamawiam z tej firmy, właśnie dlatego, żeby go unikać. Bo jest jeden na nasze województwo i kurczę, no to jest przypał. Właśnie, a może właśnie teraz zamów, przygotuj odcinek,
powrót kuriera. W poprzednim odcinku i taki shot z tej sceny. O nie. To by było dobre. O nie, nie, bo tu kurczę, jeszcze dojdę na jakąś czarną listę kurierów i dla tego pana nie dostarczamy przesyłek. Bo nas nagrywa. A co on potem z tymi filmami robi? Nie wiadomo. O nie, nie, nie. Nie, tak nie może być. Nie może być. Twoja nie, no fajnie. Najdziwniejsza historia z paczką Pokémon, kartą, boosterem, nie wiem. Moja najdziwniejsza historia z kartami Pokémon, z paczką wydarzyła się wczoraj. Ojej, a kto był nadawcą tej paczki? Hikomikos.pl, nie wiem, nie znam, kojarzysz? Coś słyszałem, to chyba taki popularny kanał o Pokémonach, ale gościu się nie może wybić jakoś od 10 lat. A, no nie wiem, w życiu pierwszy raz widziałem. Mhm. I powiem ci, czekałem na tę paczkę już od jakiegoś czasu. Codziennie zaglądałem do skrzynki i codziennie było pusto i było mi smutno bardzo z tego powodu. No i wracam sobie w piątek z pracy, jest mniej więcej 17. Zamykam drzwi do domu, wieszam kurtkę, jeszcze butów nie zdążyłem zdjąć. Dzwoni domofon. Halo. Dzień dobry, ja chyba mam paczkę do pana. No to już panu otwieram, proszę wejść. A które to jest piętro? Ja mówię, pierwsze. Dobra, to zejdę do pana. Schodzę tam, jakiś taki starszy pan, dziadek można by powiedzieć. Pan Malicki? Ja mówię, tak. To chyba do pana. I podaje mi list, na którym jest czerwonymi literami napisane Dominik Malicki, nad i są serduszka, cała koperta jest w serduszkach. Poczta dowiozła tą przesyłkę na zły adres, po prostu ulicę, dosłownie ulicę dalej, mimo iż wyraźnie była napisana moja ulica, do tego pana, na dobry numer mieszkania, tylko po prostu ulicę dalej, i pan postanowił mi przynieść, bo myślał, że czekam, pewnie od jakiejś dziewczyny ładnej była ta przesyłka z samymi serduszkami. Kto wie, może szła od walentynek. Bardzo panu podziękowałem, to było bardzo miłe ze strony tego pana, mógł gdzieś tam na pocztę odesłać, a przyniósł mi osobiście ten list. Historia serduszek jest taka, że ja na streamie zostałem, to był taki challenge, że te serduszka polecą, a ja potem patrzę, jak te serduszka wyglądają, to normalnie jak jakaś koperta walentynkowa. I jeszcze wszystko by było spoko, gdyby to dziewczyna wysyłała do chłopaka, ale że ja to wysyłałem, to pani na poczcie się tylko tak spojrzała. I tyle. Nieprawda, kochasz mnie. Kochasz mnie, dlatego mi wysyłasz serduszka. No ale przyznaj się, że ty też mnie, tak? No, Hiko, pod prysznicem o tobie myślę. Mamy piękny wstęp do odcinka. Ja ciebie też. Ty mnie też pod prysznicem? Już widzę te komentarze. Oj, oj, oj. Właśnie. Widziałeś te memy takie, co jest prysznic i tak karty wody dookoła? Tak, tak. Miałem nawet plan, powiem ci, pójść krok dalej i wypełnić całą wannę kartami wodnych energii. Ale okazało się, że nie mam wanny. No to peszek. Ale to jest idea, która ciągle świeci mi gdzieś tam w głowie. Aha. Wiesz, jak youtuberzy robią, wypełniłem cały basen piłeczkami, to ja wypełniłem całą wannę kartami. No, to jest krok. Słuchaj, zbliżysz się tym do Freeza i jego challenge'y, które po prostu pomogły mu się wybić na kanale. A powiem ci, nie wiem czy wiesz, ja poznałem Freeza zanim Freeze był sławny. O, powiedz mi o tym, jeśli coś możesz. Nie ma problemu, znaczy bardzo dobrze się nie znamy, nie pamiętam niepewnie, ale Freeze, jak jeszcze nagrywał Pokémon Go i nie był bardzo dużym youtuberem, przyjechał do Wrocławia, bo we Wrocławiu był jeden z największych ośrodków chyba grania w Pokémon Go w Polsce. Tam były we Wrocławiu dwa teamy, team niebieski i czerwony, one bardzo się nie lubiły, ale taka była wojna, taka miła wojna. A poczekaj, czy tamten team się nie ma jakiejś takiej nazwy specjalnej? Tak, VVV. Właśnie tak, to jest to. Ja to widziałem, ich stronę w ogóle mieli taką wypasioną, tak? I wszystko. Powiem ci, ja jestem na tej stronie wypisany. Ja należałem do teamu VVV. Aha. I wtedy właśnie Freeze przyjechał nagrywać filmy.
Nagrał wtedy pierwszą osobę w Polsce, która biła 40 level, to był Adam z Wrocławia. I tam było kilka filmów i ja troszeczkę się z nimi kręciłem, tam miałem okazję sobie pogadać przez chwilę z Freezem, zrobić sobie zdjęcie. Także było bardzo miło. Wtedy pamiętam, był mem bardzo popularny, bo Rookie nagrał filmik, Dito. gdzie jego... Tak, Ditto Dragonite. I wiesz, siedzimy sobie w jakiejś knajpie ze 30 osób, porozsiadani, praktycznie całą knajpę zajmujemy, wszyscy grają w Pokémony i gadają. Przychodzą jakieś dzieciaki, przepraszam, czy tu jest Freeze, czy można sobie zrobić zdjęcie? A ktoś odpowiada, nie, jest Rookie, przychodź, możesz sobie zrobić. Nie, to było dobre. Ja pamiętam, że z Rukim nawet nagrałem kiedyś coś. To był chyba taki żart Prima Aprilisowy, że ja do niego włamałem na konto, czy coś takiego. Kurde, ja pamiętam Rukiego, zawsze mu mówię, kurde, gościu ma tyle tysięcy wyświetleń, tyle subów. No, dzisiaj ja go dogoniłem, powiedzmy, bo wtedy miał 75 tysięcy i to na samym Pokémon Go gościu się wybił. Jego clickbaity to było mistrzostwo świata, to co on robił z tymi miniaturkami. To prawda, sam pamiętam, oglądałem troszeczkę jego filmów, bo był taki moment, że bardzo mocno byłem w Pokémon Go. No ale przestałeś, nie odbierasz moich giftów. Nie odbieram już giftów, przestałem, znudziła mi się ta gra, teraz całe moje serduszko należy do moich kart. I Pokémon Trading Card Game Online, pokaż co masz tam w tym albumie dla osób, które oglądają podcast okay. Na YouTubie. Ja chętnie zobaczę co tam masz. Mam Charizardy. O, ile tych czar... Ej, masz z base setu w formie surowej. A, to prawda, mam. Ale jest to kryształ mięta? Kryształ mięta nie ma klienta, nie stało nawet obok mięty. Oj, oj, oj. Nie, jest mega porysowany, kupiłem go kiedyś za 10 zł. Za 10 zł, deal dobry. Tak, tu mam na przykład naklejkę właśnie z OTP. Też mam tę naklejkę, co prawda mam trochę wymiętą, bo ona przeszła dużo rzeczy. Nie będę mówił jakich, ale no, przeszła. Moja też jest trochę wymienna, moja też przeszła. Pamiętam, że potem Matilolowi było smutno, bo kilka osób wyrzuciło, pomyło te naklejki i wyrzuciło. I byłem u niego w mieszkaniu, tam jeszcze z paroma osobami, prasowaliśmy te naklejki, żeby je uratować, ale już się nie dało. Ja właśnie taką wyrzuconą jedną dostałem, tego nie chciałem mówić, ale to dlatego, że się spóźniłem i po prostu przyjechałem późno i wyjechałem wcześnie i w tym rybniku nic prawie nie załatwiłem, oprócz odcinka Pokémon Go, który nagrałem. I z Freezem chciałem zagadać, ale się wtedy wstydziłem. I taka trema i stres mnie zjadał, że w końcu do niego ani nie zagadałem, tylko zdjęcie zrobiłem i zapytałem się, czy mnie pamięta. Powiedział, że tak. A Trąba był trochę na mnie zły, bo ja robiłem zdjęcia i wtedy Trąba chyba nie wiedział, że ja tam jestem patronem medialnym tego i że robię wszystkim zdjęcia na tym wydarzeniu. I on powiedział do mnie, z takim tekstem wyskoczył wtedy. Ja sobie nie życzę zdjęć i opublikowania mojego wizerunku, coś takiego, bo nie jestem związany z tym wydarzeniem, czy coś takiego. Trąba brał udział w turnieju, to no nie mógł nawet coś takiego powiedzieć. Ale nie, on powiedział, że właśnie chyba nie wiedział, że ja jestem tym patronem medialnym. No. Po prostu robiłem zdjęcia podczas tego wydarzenia i taki mówi, kurde, taki zgrzyt wyszedł na początku, a potem mówię, dobra, nie robię i tyle. Nie robiłem mu zdjęć i nie dodałem tego nigdzie w końcu. Och, masz tego Pamiętasz, youtubera. To? Masz tego youtubera. To jest właśnie z OTP z Rybnika. Trochę krzywa ta buźka uśmiechnięta mi wyszła. Pamiętam, podszedłem do ciebie i panie Hikomikos, można prosić o autograf? Dla mamy chciałem. A tak naprawdę dla mnie. I jeszcze od Freeza też pamiętam sobie wtedy wziąłem. Ja też wziąłem, od Freeza chyba też mam na jakiejś karcie energii. Powiem ci, że Karol odwalił kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o Pokémon Go. Dobrze rozpromował temat w Polsce jako jeden z nielicznych kanałów. To był chyba najpopularniejszy. Tak, pamiętam, że bardzo dużo go oglądałem. Na samym początku oglądałem tylko Freeza i tylko Freeza tak naprawdę. Nikt inny nie istniał z takich fajnych kanałów z Pokémon Go. Potem pojawił się Kushi. A inni już przestawali, no to jak jeszcze grałem, to oglądałem Kushiego. Teraz już oglądam u Kushiego tylko karty Pokémon, bo tylko to mnie już interesuje. Ale pamiętam, że wtedy Freeze mocno siedział. Tak. Bo on jeszcze miał troszeczkę inne podejście do tego niż Kushi, bo Freeze nagrywał tak jakby dla takich tryhardowców.
którzy bardzo szybko chcieli nabić level i tak dalej. Tak, on. Bushi był taki bardziej family friendly do tej pory jest. To nie jest żadnym zarzutem, tylko stwierdzeniem faktu po prostu. Ale oba kanały mi się super oglądało. Ale mnie zastanawia, znaczy nie zastanawia, mnie fascynuje, jak idealnie Freeze wykorzystał moment szczytu w swojej karierze Pokémon Go i jak gładko mu się udało przejść właśnie z kontentu typowo gamingowego, czy to był najpierw jakiś tam, co on tam nagrywał, Minecrafta nawet on wcześniej nagrywał, potem Pokémon Go, potem przeszedł właśnie w lifestyle'owy kanał, jeszcze z jego pierwszą dziewczyną, jak nagrywał te filmy, to nieźle mu się udało to wszystko po prostu tak płynnie przenieść, widzowie się od niego nie odwrócili, zostali przy tym kontencie. Teraz stworzył taki projekt ekipy, niezły, i no kurde, szacun dla niego. Wydaje mi się, że to głównie kwestia tego, w jakim wieku ma widownię, bo na przykład ja się odwróciłem, bo jak już zaczął nagrywać challenge, no to mnie to nieszczególnie interesowało i przestałem to po prostu naturalnie oglądać, nie? Mimo, że sam jako osobę Freeza, no poznałem go, wydaje się bardzo spoko typem, nic do niego nie mam, tylko właśnie content mi już nie pasuje zupełnie. A teraz oglądałeś jego ostatnie jakieś filmy, bo on troszeczkę zmienił znowu swój content, chce dotrzeć właśnie do takiej starszej widowni, z tego co zauważyłem. Jego nawet odcinki zmieniły formę z tego, co robi obecnie na swoim kanale. Nie widziałem, od dawna się tym nie interesuję w sumie. Ja śledzę, bo po prostu podglądam, czy nie nagrywa czegoś ostatnio o kartach Pokémon, bo kurde, tak jak wydał kasę na ten booster, to ja śledzę mocno i czekam, co on w ogóle, jaki będzie jego komentarz. Ewentualnie ja bym chciał z nim porozmawiać tak w formie audio, wideo, bo fajnie by to było, ale nie wiem, czy po prostu to wypali. Może do Pokécastu. No, myślałem, ale kurczę, no, ja bym się go zapytał, ale się trochę wstydzę i no nie wiem. Powiem ci, Hiko, jak ja się nie wstydziłem napisać maile do Kushiego, Huntera i Judiego, to ty nie masz co się wstydzić zapytać Freeza, myślę. No chyba się zapytam. Jak coś, to powie nie. Albo powie, że nie ma czasu i tyle. No tak, no co się może innego stać, nie? No. Przecież nikt mnie nie zje. Dobra, na koniec opening boosterka. A masz? A właśnie, że mam. Powiem ci, że i się zastanawiałem, co nie zrobić. Powiem ci... Jak dasz mi chwilkę, to ja też mam. O! I możemy sobie zrobić challenge. Kto będzie miał więcej punktów HP? Więcej punktów HP? Dobra, ale tak. Poczekaj. Jaka seria? Czy Rebel Clash, czy Darkness Ablaze? Chociaż nie, poczekaj. Evolutions, ale tego wolałbym nie otwierać. Czemu? Bo 100 zł teraz kosztuje booster? Bo już otworzyłem Charizarda Holo, także już nic innego z niego nie otworzę. Uuu, to dobrze. Patrz, pokażę ci, bo on wygląda na mint. A patrzyłem, po ocenie on 20 tysięcy potrafi. Chcesz chodzić. Się zamienić? Dam ci mi sprinta, jest krzywo ucięty. Podziękuję. Nie? Mam booster Sword i Shield base set. Tylko nie Sword. A jak? Sword. Sword, tak, ale... Wiem, poprawia mnie jeszcze kolega jeden, ale dla mnie to jest zawsze Sword. Wiem, będę wam... tak po polsku po prostu, bo Word, jest Word tak. I każdy mówi... I Rebel Clash. Ej, no to mamy Rebel Clash, możemy tak. Po Rebelu otworzyć. Dobra. Ale co tam można trafić fajnego w tym Rebelu? Powiem ci, odkąd nie ma grania, nie pamiętam, co jest w danym secie. Bo jak było granie, to i musiałeś napisać swoją decklistę. I tam się wpisywało sety, no. No tak, trzeba było wpisać set. I ja zawsze z każdej serii wiedziałem, która karta jest, a teraz nie potrafię tego zapamiętać. Ale mint boosterek to jest, powiem ci. Troszeczkę niżej pokaż, bo nie było widać zupełnie. Poczekaj. A chyba, że u ciebie się nagrało. Mint boosterek, powiem ci. No, elegancki. A to jest Darkness Ablaze. A to jest Rebel Clash, dobra? Dobra. Ale potasujemy karty. Potasujemy karty? Tak, żeby nie było wiadomo, gdzie jest dobra karta. Ale i wtedy tasujemy... Nie, w sensie, a co jak porysujemy rerkę? No co ty, no boisz się? No kurczę. Boisz się? Taki challenge. Ale to co chwilę będziemy... Ojej, zaspoilerowałem kod. Czekaj. Jak to robimy? Kod wyrzucam. No, ja tasuję, ja wyrzuciłem już kod, tasuję. I? No i okej, okay, no i proszę bardzo, pierwsza karta do góry. Pierwsza karta do góry. Tak. I kto ma więcej punktów życia? Tak, ja mam 0. Ja mam... Najniżej, bo nie widzę. 70.
70, czyli masz 70 przewagi. To teraz ja otwieram dalej. No. I ja mam tutaj 130, także 60 dla mnie jest. Ja mam Teraz ty otwórz. Skyle. To jest 0 punktów, Skyla. Ojej. Czyli 60 dla mnie, otwieraj dalej, dopóki nie masz przewagi. O kurczę, biłem. 140. Czyli masz 80 przewagi. Mhm. Teraz ja. Ja mam Galarmaina, to jest dalej 80 dla ciebie. Sarskita to jest 30 jeszcze przewagi. Kolosal Czekaj, za czekaj. stówę. Czyli po tym jest 30 przewagi dla mnie i po kolosalu jest 70 dla ciebie. Otwieram dalej. 10 jeszcze masz przewagi. I teraz ja mam 70 przewagi. Otwieraj ty. 10 jeszcze ja prowadzę. Jeszcze mam 10 HP więcej. Okej. Otwieraj dalej. Energia. Energia. I Wingu. masz 60 więcej. Ja otwieram dalej. Proszę bardzo, to jest Haterna, jest remis. I Scizor, Reverse Holo. 130 przewagi dla mnie, proszę bardzo. O, 140 Magmortar. Kurczę, 10 dla ciebie. Whiskasz, jeszcze jest 130 dla mnie. 130 dla ciebie. Staful za 80. Czyli 50 dla mnie jeszcze. Barbo, 70. 20 dla mnie. Aplin, 20 dla mnie w Aplinie. No i to była moja 60. ostatnia karta. 40 dla ciebie, wygrałeś. Masz coś tam jeszcze? Mam dawkę za Blaze'a, ale szkoda mi go otwierać. Aha, to była ostatnia karta twoja z tego No, boostera? no. Kurczę, wygrałeś o 40. Wygrywasz kodzik ode mnie, masz. Ojej, czekaj, screenshot! Hura! Nie no, użyję sobie tego kodu, żeby nie było, bo ja ostatnio gram Okej. w Trading Card Game Online. Czekaj, już Okej. jest zeskrinowany. Tutaj Dobra, także widzowie, przykro mi, byłem możesz pierwszy. odwrócić kamerę, bo teraz nie widzę twoich oczu. Ale to było bardzo uczciwie wygrane, także nie wiem, widzowie nie mogą się czepiać, bo No nie, jednak dżentelmeński zakład. to była ta sama seria, potasowane, było dobrze przełożone, dobrze potasowane. Czyli widzisz, już mnie ograłeś karty Pokémon. Ha, jedna wygrana z Dominikiem. Widzisz, od tego się zaczyna. Ojejku, jejku, jejku. Ale Dobrze. ta, poważnie, ta gra w otwieranie i liczenie HP jest jedną z popularniejszych takich dla zabawy. No, to jest fajne, jeśli chcesz tak po prostu dla werki sobie otworzyć coś. Czemu nie? Taki challenge, kto właśnie trafi coś lepszego. W ogóle my robiliśmy challenge, nasze Eternatus, VMAX, Box, chyba jeszcze jakieś inne boostery otwieraliśmy. Jest to dostępne u nas na kanałach, możecie sobie zobaczyć. Dobra, Dominiku, mamy. Zaspoilerujemy, kto wygrał? Nie, niech sobie A, dobra, zobaczą. nie, Niech nie, sobie nie. zobaczą. Co? Mamy już ponad godzinkę. Chcesz jeszcze coś dodać od siebie na koniec, albo zareklamować coś, czy nie wiem, masz jakieś pytanie, którego ci nikt nie zadał, albo chcesz po prostu coś powiedzieć? O kurczę, to jest najciekawsze pytanie, że to jest ten moment, w którym o co byś sam siebie zapytał? Jak się masz? Dziękuję bardzo, dobrze. Nie zapytałem się ciebie tego na początku, bo wiesz, ja po prostu pomijam wszystko, ja to jestem takim antyspołecznym, nie wiem, ja po prostu Nie, to tamto dobrze ci pytanie idzie. od razu. Dobrze ci idzie, bez przesady. Wiesz, jeśli chodzi o to, że jak mam do kogoś zagadać, to jest zawsze masakra, stres i w ogóle jest porażka. A jak ktoś mnie zapyta o coś innego, na coś, nie, co nie jestem przygotowany, to jest tragedia. O, to muszę ja z tobą zrobić wywiad. O nie! To się dobrze zapowiada. O nie! O nie! To zobaczymy, może coś tam, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mogę zareklamować swój kanał na YouTubie. Możesz, zapraszam. Ale kto chce przyjść, poznać karty Pokémon od strony grania w nie bardziej, to myślę, że dobrze trafi do mnie. Dokładnie. Także Dominik TCG na YouTubie. Dziękuję Ci, Dominiku, za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie Hikomikosie. Mamy to. Cięcie. Mamy.